Witam Ciebie na kanale Wiadomości Globalne, krótko i na temat. Subskrybuj kanał i wciśnij dzwoneczek, aby być powiadamianym o nowych filmach. Natalia Madejczyk zmarła w wieku 36 lat. Tancerka, która występowała w pierwszej edycji programu You Can Dance. Zmarła 21 czerwca 2022 roku w wyniku obrażeń spowodowanych przez ogień. Mówiło się o tym, że w jej domu wybuchł pożar. Teraz na światło dzienne wychodzą nowe okoliczności. Zmarła ona w jednym z szpitali na Śląsku. Pierwsza wersja jest taka, że Natalia Madejczyk wskutek pożaru w jej mieszkaniu zmarła w szpitalu. Niestety, nie udało jej się uratować i wczoraj poinformowano o jej śmierci. Natalia zdobyła sympatię wielu osób. Z informacji opublikowanych na stronie Grupa Festiwale wynika, iż zmarła 21 czerwca odeszła nasza kochana Natalia Madejczyk. Słowa. Tyle słów. Niewypowiedzianych. Taniec. Tyle pięknych kroków niewytańczonych. Spotkanie. Tyle nieodbytych spotkań. Plany. Tyle planów niezrealizowanych. Marzenia. Ech. Szok i niedowierzanie. Dziękujemy Tobie niezwykła. Kochana dziewczyno. Tancerko. Sędzino, za oddanie, pasję, Twój uśmiech i dobro. Nasze ostatnie wspólne bycie podczas festiwalu Holiday Dance Festival w Markach 12 czerwca 2022 roku było Twoim ostatnim sędziowaniem, niech Twoje noty wędrują do naszych tancerzy jako wskazówka na dalszą drogę. Czytamy na fanpage Grupa Festiwale.